chociaż na początku zaskoczyło mnie w Azji, chociażby dostępność gotowego jedzenia, gdzie zupkę chińską można było sobie zrobić na miejscu w sklepie. Wydaje się, że wynika to z mniejszych restrykcji, jakie znamy z Europy. Chociażby przeróbka pick-upa na mini autobus. No dobra, ale co tutaj nie gra? Być może już to zauważyliście. Dlaczego sąsiad nie zastawił? Zwyczajnie chodzi o to, żeby więcej aut zmieścić. Auta zaparkowane prostopadle według instrukcji powinny zostać zostawione na biegu neutralnym. Kiedy ktoś chce wyjechać, zwyczajnie musi przepchnąć auto. Proste rozwiązanie na zwiększenie ilości miejsc, prawda? Na pierwszy rzut oka, co tutaj może się nie zgadzać? Ewentualnie, co się zgadza? Weźmy sobie na przykład taką w amerykańskim stylu wtyczkę i bez problemu możemy jej użyć, czy ewentualnie europejską wersję wtyczki. Też bez żadnego problemu możemy jej użyć. Genialne, prawda? Jedynym problemem może być to, że uziemienie jest takie mniej więcej samo jak w Szwajcarii. Oto jedna z takich wtyczek, która jest używana na przykład w kuchni. Jak widać, uziemienie jest wystające. Na pierwszy rzut oka jest to zwykły automat na napoje. Jednak po przyjrzeniu się mu bliżej ma wiele przydatnych funkcji. Najpierw wybierzmy język. Później zobaczmy dalej, co tu jest. Mamy na przykład doładowanie wirtualnej portmonetki. Możemy dokupić pakiet do telefonu, czy zapłacić za rachunek. Ja najczęściej korzystam z tego automatu, aby rozmienić pieniądze, jak on za dużo drobny. Targ na torach jest jednym chyba z najbardziej znanych i nietypowych targów w Tajlandii. Część ze stoisk jest na kółkach, zatem przed przyjazdem pociągu można to stoisko wsunąć do tyłu, a następnie po przyjeździe pociągu je wysunąć.
No i to, co każdy lubi najbardziej. Jedzenie. Wszędzie, dobre i tanio.